O, cześć, witam wszystkich. Nie zauważyłem, że już się nagrywa. Mało rzeczy mnie denerwuje, ale oprócz reklam jest to również fakt, że ten film musiał zostać nagrany trzeci raz, gdyż przez ten sprzęt, tak, ten tutaj, muszę nagrywać na juniorze, czyli moim netbooku. Ale nieważne, powtórzy się trzeci raz, wy i tak tego nie słyszeliście. Trudno, może coś poprawię podczas mojej prezentacji. W ogniu sesji stwierdziłem, że warto będzie wspomnieć o wydarzeniach ze świata oraz z Polski, które przykuły moją uwagę. Waszą również też, jeżeli śledzicie jakiekolwiek media. Poruszę problem Grecji, tego w jakiej kondycji finansowej się obecnie znajduje, co do tego doprowadziło oraz już na samym początku chciałem pogratulować Wrocławowi zdobycia Europejskiej Stolicy Kultury 2016. O tym też również wspomnę na końcu w kilku zdaniach. Bardzo nieźle. Historia zadłużenia Grecji rozpoczęła się można powiedzieć, że podczas samej akcesji w 1981 roku Grecji do Unii Europejskiej, a dalej podczas akcesji do strefy euro. Kiedy to Grecja doprowadziła do sfałszowania, do zatajenia kryteriów konwergencji, czyli warunków przystąpienia do strefy euro, na które składają się dług publiczny, inflacja oraz inne czynniki ekonomiczne. Wskaźniki ekonomiczne, przepraszam. Obecnie dług Grecji wynosi 150% PKB. Jeżeli nie zostanie on zmniejszony, Grecja, co będzie precedensem, będzie musiała pożegnać się z Eurolandem, czyli 17 państw z nią, 16 plus Grecją, państw, które dysponują walutą euro. 17 czerwca, czyli dość niedawno, miała miejsce reorganizacja socjalistycznego rządu Papandreou, premiera Grecji, który zdecydował się, że na miejsce ministra finansów postawi ministra obrony narodowej. Bardzo ciekawa roszada. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Został nim Evangelos Venizelosa, a na stanowisko ministra spraw zagranicznych trafił 49-letni Stavros Lambrinidis. O, bardzo trudne nazwiska, to muszę się posiłkować kartką. Grecy takie mają, no, trudno. Od niedzieli 19 czerwca w Luksemburgu odbywa się dwudniowa debata na temat stanu finansowego, kondycji finansowej i problemu Grecji, z którym spotkali się ministrowie finansów całej Unii Europejskiej. W zasadzie nie ustalono tam jakichś konkretniejszych rzeczy. Stwierdzono to, co przedstawiła im Grecja, że trzeba dokonywać cięć i zmian fiskalnych, o których za chwilę wspomnę. Sama Unia Europejska wydaje się bez jakiejś dokładniejszej inicjatywy też planu działania, oprócz pompowywania kasy. Z 21 na 22 czerwca, czyli z wczoraj na dzisiaj, postanowiono w nocy, że rząd Grecji, nowo ustalony z tymi stanowiskami, zachowa się, czyli przyszło wotum zaufania dla tego nowego rządu. W proporcjach 155 głosów za do 140 głosów przeciw. Parlament grecki jest jednoizbowy, składa się z 300 parlamentarzystów, więc jak łatwo obliczyć, nie było tam dwóch osób obecnych. No ale wotum przeszło, gdyż sam Papandreou namawiał do obecności wszystkich parlamentarzystów podczas głosowania. Co więcej, premier Grecji stwierdził również, że konieczne są zmiany, o, też mi stwierdzenie, i popieranie reform, z którymi nie zgadza się opozycja. Uzyskanie piątej transzy, gdyż cały dług 110 miliardów euro podzielony jest na transze. Pomoc dla Grecji to 110 miliardów euro podzielone na transze. Teraz ubiegają się o piątą transzę, 12 miliardów euro w ramach programu EFSF, który zaraz wytłumaczę. Wymaga spełnienia przez Greków określonych warunków, tak samo jak było dla Portugalii czy Irlandii. Tak więc parlament grecki musi za tydzień od dzisiaj zatwierdzić pięcioletni plan cięć, oszczędności,
podwyżania podatków, reform fiskalnych i prywatyzacji, co spotyka się z ogromnym protestem wszystkich Greków. Jak wiadomo, to bardzo dynamiczny naród, jeżeli chodzi o protesty, a bardzo pasywny, jeżeli chodzi o pracowanie, gdyż ma najniższy wiek emerytalny w całej Unii Europejskiej. No i największe zapewnienia socjalne. Możliwe przez to, że to wszystko stało się dlatego, że rząd przyzwyczaił, kolejne rządy przyzwyczajały Greków do właśnie takiego odbierania rzeczywistości. Taki paternalizm w pewnym sensie. Opozycja twierdzi, że plan oszczędzania prowadzi donikąd. Tak samo twierdzą również niektórzy finansiści w Polsce, że jest to jedynie wpompowywanie kasy w Grecję. I to się nie zwróci. Najbardziej cierpią oczywiście Francuzi i Niemcy, którzy mają ogromne udziały finansowe w Grecji i odłączenie się, czy też ogłoszenie bankructwa przez cały kraj łączyłoby się z ogromnymi stratami dla tych właśnie dwóch państw. Dlatego też Unia Europejska z Angelą Merkel na czele chce jednak uratować Grecję. No nie tylko Grecję, wcześniej również Portugalię i Irlandię. Jednak widać tutaj głosy sprzeciwu, co jest oczywiste dla sytuacji, gdzie pompowana jest tak ogromna ilość kasy. Jest to konserwatywny rząd Wielkiej Brytanii oraz Czech, gdzie Cameron, a dalej Mirek Topolanek nie chcą pomagać Grecji w ramach programu EFSM, czyli European Financial Stabilization System, który wymaga wpłat od wszystkich członków Unii Europejskiej, z Eurolandu, czyli dysponujących walutą euro oraz tych spoza, na kraj, który znajduje się właśnie w takiej sytuacji jak Grecja. Wolą oni mechanizm, kolejny skrót EFSF, czyli The European Financial Stability Facility. Jak wiecie, Unia Europejska uwielbia długie skróty, które trzeba później rozszyfrowywać. Ten system składa odpowiedzialność pomocową za kraje, które znajdują się w takiej sytuacji, na barki krajów Eurolandu, czyli tych dysponujących walutą euro. Ten pierwszy mechanizm, czyli EFSM, który wymaga pomocy od wszystkich członków Unii Europejskiej, wykorzystywany był już również w przypadku pomocy najpierw dla Irlandii, później dla dość niedawno Portugalii. Irlandia otrzymała wtedy 85 miliardów euro, a Portugalia 80 miliardów euro. Lecz również rząd w Portugalii, rząd Sokratesa, musiał zapewnić pewne gwarancje, dlatego że będą oni wycofywać się z takiej linii działania, która wpędzała ich w dług, zaoferować reformy, zmiany fiskalne, bla bla bla, oszczędności, cięcia. Co bardzo ciekawe, Tusk stwierdził, że w ramach tego pierwszego programu, gdzie uczestniczą wszyscy, gdyż my nie jesteśmy w Eurolandzie, jest gotów włożyć miliard złotych na pomoc dla Grecji, lecz nie będzie to forma materialna, będą to gwarancje kredytowe dla Greków. Jest to moim zdaniem niezły gest hojności w tak ciężkich finansowo czasach. Moim zdaniem powinien się powstrzymać jeszcze od jakiegoś komentarza, ale Unia też wymaga pewnej synergii, wspólnego działania. Więc jeżeli wszyscy pomagają, to wszyscy. Ale oczywiście widać głosy sprzeciwu. No i co dalej? Odnośnie Grecji zobaczymy, co będzie za tydzień, czy rząd przyjmie tą reformę. Będę się starał wam na bieżąco komentować, na tyle, na ile czas mi pozwoli, ale już w niedzielę mam ostatni egzamin, więc rozpocznie się mój sezon ogórkowy i może będę częściej publikował, bo ostatni wideo było dawno temu. Co się tyczy również sytuacji we Wrocławiu, może być bardzo szczęśliwy, gdyż został Europejską Stolicą Kultury 2016 wraz z hiszpańskim państwem, które miało zostać przedstawione dzisiaj, a jakoś nie mogłem się dogrzebać, nie wiem co za miasto, zobaczymy, może pod wieczór ktoś powie. No i co się z tym wiąże? Będzie to ogromna promocja Wrocławia. Pewnie popłyną pieniądze na jakieś inwestycje kulturowe z Unii Europejskiej, festiwale, inne rzeczy, zobaczymy, mam nadzieję, że tak się stanie. No i ściągnie oczywiście turystów, co wiąże się z dochodami, nie ma co ukrywać. No i tak, innym miastom się nie udało, niestety, w Warszawie, Lublin, Gdańsk. Najwyraźniej, no, moim zdaniem Wrocław jak najbardziej zasługuje. Byłem tam
przelotnie, przejezdnie 2 tygodnie temu, no i atmosfera naprawdę mi uderzyła. W Warszawie byłam codziennie, no i jakoś przyzwyczaiłem się do tego miasta i moim zdaniem Wrocław jak najbardziej zasłużył. No zobaczymy, jak to będzie w 2016 roku, a sam zamierzam odwiedzić Wrocław jakoś, jak czas pozwoli, za niedługo, więc no, będę gościem przyszłej europejskiej stolicy kultury. No a wam dziękuję za wysłuchanie, obejrzenie tego wideoposta. No i wracajcie do egzaminów, nauki, pracy, czego tam macie. Ja muszę jeszcze skończyć naukę swojego egzaminu, więc trzymajcie się na razie.